Jadą. Poczekaj. Pierdolę, myślałem, że ty papierosa, to masz jeszcze e-papierosa. Nie ma jara. Nie ma jara. Ja sobie to długopis, żeby być. Halo! To jest poważna sprawa. Nawet bardzo. Siemanko, witamy was bardzo serdecznie w przedtreningówce, w podcaście, w którym będziemy sobie dyskutować na tematy różnorakie związane ze sportami siłowymi. Jest dzisiaj ze mną gość specjalny, Paweł Pawlak, Wiking. Myślę, że chcesz łapę dać i zastanawiałem, czemu lewą. Paweł Pawlak, Wiking. Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji Progress Academy, gdzie będziesz jednym z prelegentów. Prelegentów? Prelegentów, tak. To takie jest z rosyjskiego, to wiesz. O czym będziesz mówił? O hipnozie. O hipnozie, okej, okay. Nie zaskoczyłem. Oczywiście bardzo serdecznie was zapraszamy na Progress Academy z kodem Wiking. 10% taniej, także opłaca się. Krzywdy nie ma. Krzywdy nie ma, dokładnie. Nie psuj tego podcastu jeszcze zanim się rozpoczął, bardzo cię proszę. I oczywiście, jak już jesteśmy przy Progress Academy, to trzeba koniecznie wspomnieć o naszych sponsorach, czyli o LabOne i o firmie Syntagen, którzy nas tutaj wspomagają i finansowo, i różnymi innymi możliwościami. Także bardzo serdecznie pozdrawiamy te dwie ekipy i zachęcamy was oczywiście do kupowania ich produktów, bo są one fajne i dobrej jakości i dobrze robią. Okej, okay. Dobra, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o psychologii, sporcie. Bez zaskoczenia, nie? Ostatnio na Q&A dostałem pytanie, jakimi cechami powinien się charakteryzować dobry sportowiec i od razu było zastrzeżenie, pomijmy dyscyplinę, bo to będzie trochę oczywiste. No i tak na szybko, co sobie wymyśliłem, bo wydaje mi się, że tak, przede wszystkim sportowiec powinien być dociekliwy, taki, żeby rzeczywiście ten głód zdobywania wiedzy i wchodzenia na nowe poziomy wychodził rzeczywiście od niego, a nie tylko, żeby czekał na to, co mu powie trener, co mu każe zrobić fizjoterapeuta, żeby rzeczywiście sam pchał ten swój wózek, a nie tylko i wyłącznie robił to, co inni mu każą. I to bym sobie też chciał poruszyć, ale na końcu. Dyscyplinę z pewnością sobie omówimy, bo myślę, że tutaj bardzo dużo możesz podpowiedzieć słuchaczom, jak wypracować tą dyscyplinę i co zrobić, żeby to nie była walka codzienna z tym, żeby rzeczywiście robić coś, na co nie do końca masz ochotę, albo masz ochotę, ale ciągle coś ci przeszkadza. No i ostatnia rzecz, o której myślę najciężej jest wypracować ją, jeżeli nie masz totalnie pojęcia, od której strony się w ogóle zabrać, to jest pewność siebie. Tutaj jak pamiętam dawno temu Tomek, który jest za kamerą, mi kiedyś powiedział, że dobry zawodnik to jest albo głupi, albo taki zakapior. Nie, nie zastanawia, idzie i robi, ale nazwijmy to pewnością siebie po prostu. Chciałbym, żebyśmy omówili po kolei te trzy cechy i później jeszcze sobie troszkę pogadamy o emocjach, dobra? Oczywiście. Super. Zacznijmy w takim razie od dyscypliny. Powiedz mi, jak to jest, że wiemy, że musimy robić niektóre rzeczy, że te rzeczy będą dla nas dobre, a jednak coś nam przeszkadza na co dzień. Ciągle jest, wiesz, jakieś rozpraszamy się, są inne rzeczy, będziesz siedział, oglądał ten serial, mimo że wiesz, że lepiej by było uwalić się na podłogę i spędzić, nawet oglądając ten serial i nie wiem, pokulać się po podłodze i porobić jakieś mobility. Wiesz co, to jest tak naprawdę bardzo mocno złożony temat. I jak to w ogóle ugryźć na początek? Wszyscy się z tym gdzieś tam mniej lub bardziej spotykają, nie? Że powinni coś robić, wiedzą co powinni robić, wiedzą, że chcą danego efektu, wiedzą jakie konkretnie działania prowadzą do tego efektu, ale nie robią. I teraz trafiamy na mnóstwo różnych informacji. Z jednej strony właśnie trafiamy na info, jaki powinien być sportowiec, szczególnie człowiek sukcesu, bo to nawet nie jest to, że się nie różni pomiędzy dyscyplinami, ale to się nawet nie różni pomiędzy jakimikolwiek dziedzinami życia, nie? Bo dokładnie te same cechy, czy te same schematy się powiela, jak chcesz być świetny w sporcie, jak chcesz być w biznesie, czy chcesz mieć świetną relację. To jest to samo. Zresztą dobrze widać, że często dobrzy sportowcy kończą karierę i nagle się stają dobrymi biznesmenami. Jo. I teraz wiesz, z jednej strony znajdziesz te informacje, że przede wszystkim musi być dyscyplina, że musi być to samozaparcie, że musi być ta ambicja i tak dalej, a z drugiej strony dowiadujesz się, czemu tak jest, że nie utrzymujesz tego skupienia. I są różne teorie na temat tego, że wiesz, dopamina, nie? Że jesteśmy uzależnieni od dopaminy, bo social media, bo coś tam, bo styl życia, bo jedzenie i to wszystko, wiesz, jest prawdziwe z pewnego poziomu, którego obserwujesz, nie? Ja natomiast się przez wiele lat boksowałem strasznie z tym tematem i nie mogłem właśnie tego zrozumieć, dlaczego, pomimo właśnie tego, że wiem, co robić, wiem, gdzie iść i tak dalej, wiem, czego chcę,
mniej lub bardziej, to i tak pomimo wszelkich tych wymyślnych metod do motywowania się, do wyznaczania celów, do organizowania się, do budowania, podnoszenia produktywności, cholera wie co jeszcze, i tak się odbijam od ściany i tak muszę prowadzić tą wewnętrzną wojnę z samym sobą. Mhm. I to sprawiało, że patrzyłem cały czas coraz głębiej, o co z tym wszystkim chodzi, bo z jednej strony nie chciało mi się wierzyć, że ci wszyscy ludzie, którzy mówią, co jest potrzebne i jak to robić, to że kłamią, nie? Albo oszukują, no bo to by zakrawało o teorię spiskową. Jednak to robią, jednak to robią, nie? A z drugiej strony sam się odbijałem od muru i pomimo najszczerszych chęci nie szło. No i to wszystko mnie, wiesz, doprowadziło właśnie do zapoznania się z tym, co nazywamy umysłem podświadomym. I moim zdaniem wszystkie te rzeczy są zakodowane właśnie tam i tam leży klucz, nie? Bo jeżeli zaczniesz się przyglądać temu, w jaki sposób działasz, zaczniesz się przyglądać swojemu umysłowi, to jesteś w stanie sprawdzić wszystko to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, nie? Że faktycznie tak to działa. Więc załóżmy sobie na razie roboczo, a później każdy może to sprawdzić, że tak naprawdę większość decyzji jest podejmowana na poziomie podświadomym czy nawet nieświadomym. Nie? Idziesz sobie przez życie i większość tego, co się dzieje, coś decyduje za ciebie. Coś decyduje, jak reagujesz na dane sytuacje, coś decyduje, co ci się chce, a co ci się nie chce. Coś decyduje, jaka jest ostatecznie decyzja podjęta, a tylko w małym procencie świadomie jesteś w stanie faktycznie zauważyć, co się dzieje, zdecydować i wybrać to, co naprawdę czujesz, że jest dla ciebie najlepsze. Więc jeżeli to jest taki wierzchołek góry lodowej, to po co się skupiać na tej części świadomej, która tak naprawdę ma wpływ na bardzo małą ilość, skoro cała reszta jest podejmowana z poziomu podświadomego. No i teraz można znowu na podświadomość na przeróżne sposoby popatrzeć, bo można to teraz popatrzeć jak na mroczną siłę, która zarządza twoim życiem. Trochę fatalistyczne, nie? I która jest mroczna, niemożliwa do poznania i tak dalej, i która jest przyczyną problemów, a można to popatrzeć bardziej w taki sposób, że jest to po prostu twój automat, który sobie cały czas działa w tyle, i że być może po prostu nikt ci nigdy nie pokazał, jak ten automat można nastroić, nie? I właśnie zawartość tego automatu bardzo często odróżnia tych ludzi tak zwanego sukcesu od tych ludzi, którzy tego sukcesu nie osiągają. Mhm. A to, co widzimy na wierzchu, to jest dyscyplina, hard work i tak dalej, które są konsekwencją tego, jak automat jest nastrojony. A to, w jaki sposób automat jest nastrojony, zależy od miliarda czynników, a przede wszystkim od naszej historii, czyli dzieciństwa, nie? Mhm. Dobra. To w takim razie rozwiń tutaj przykładowo, powiedzmy, jak to jest, że ktoś, kto nie zna instrukcji obsługi swojej, odnosi sukcesy, a druga osoba, która też tak samo bardzo chce, no nie idzie mu tutaj. Rozmawiałem przykładowo kiedyś z jednym z takich czołowych sportowców, zapytując go właśnie o to, jak to się dzieje, że jest w stanie być cały czas zdyscyplinowany, dosłownie jak komputer, nie? Jak on to robi, że utrzymuje tą dyscyplinę, jak on to robi, że wiesz, pokonuje opór, i jak on to robi, że nie ulega pokusom, no bo przecież na pewno jakieś ma, nie? Czyli co wprawia, że nie wychodzi na melanż, że nie wiem, że nie je czegoś poza rozpiski, że nie opuszcza treningów i tak dalej, nie? Wiesz, jak on pokonuje ten wielki opór? On tak na mnie patrzy jak na zjawę i się pyta, wiesz, jaki opór, nie? I mi zadaje po prostu pytanie, po co miałbym to robić, gdyby mi to nie sprawiało przyjemności? Okej. Okay. Ja mówię, no właśnie, to jest takie okej. Okay. To gość się dobrze bawi i osiąga to, co ja chcę osiągnąć, nie? Kurwa niesprawiedliwość. No, a ja, wiesz, ja prowadzę morderczą wojnę z samym sobą, żeby osiągać takie solidne nic, nie? O co tu chodzi, nie? Kiedy zaczęliśmy właśnie gadać, żeby dojść trochę głębiej, co nas tak naprawdę różni, no to właśnie podzielił się paroma, wiesz, historiami z dzieciństwa. Jak właśnie jego rodzice w mega taki pozytywny sposób uczyli go tej całej etyki pracy, on po prostu nauczył się od najmłodszych lat w ten sposób żyć, że to, co jemu sprawia przyjemność, to jest właśnie ciężka praca, to jest osiąganie rzeczy i tak dalej. To jest, dla niego to jest tym samym, czym dla innego człowieka może być siedzenie i zaleganie przed Netflixem, nie? Okay. Ze względu po prostu na ustawienie różnych skojarzeń w umyśle, na uwarunkowanie tego umysłu. I teraz taka osoba zupełnie szczerze ci powie, że tak, najważniejsza jest dyscyplina, oddanie i tak dalej. I on jest w stanie utrzymywać tą dyscyplinę i co więcej, bardzo dobrze się w niej czuje, czułby się źle, gdyby przestał to robić, nie? Czyli używając sobie tej terminologii strefy komfortu, jego strefa komfortu jest gdzieś indziej. Z dyscypliny. A mi w mojej perspektywie
perspektywy wydaje się, że to jest opuszczanie strefy komfortu. Mhm. Nie? Właśnie analizując tego typu przypadki, ja zauważyłem, że nie ma czegoś takiego tak naprawdę, jak wiesz, jak strefa komfortu, wychodzenie ze strefy komfortu, zawsze jesteś w strefie komfortu. Nie? Pytanie, w jaki sposób ta strefa komfortu została dla ciebie, wiesz, ustawiona. Bo wiesz, tutaj się możemy pójść w milion stron. Nie? Mhm. Prosty przykład. Możesz mieć takie uwarunkowanie w głowie, że tylko ciężka praca świadczy na przykład o twojej wartości. Nie? I w takim wypadku jesteś, rozumiesz, w automacie, który sprawia, że musisz zapieprzać, bo inaczej się czujesz źle, czujesz się jak gówno. Żeby potwierdzić swoje przekonanie. Tak. Czyli wiesz, wychodzisz z braku i próbujesz to wszystko wypełnić, a jedynym sposobem na wypełnienie tego będzie na przykład ciężka, mordercza wręcz praca, zajeżdżanie się. Mhm. Czy to jest dobre obiektywnie patrząc? Pewnie nie, ale z boku, subiektywnie pozwala na przykład na osiąganie pewnych rezultatów. To oczywiście nie jest nasze rozwiązanie, do którego dążymy, tylko no przykład, nie? Bo ciągle jesteś uwięziony w tym, że musisz zapieprzyć. Tak, gdzie dokładnie z drugiej strony możesz mieć na przykład, nie wiem, głęboko zakorzenione poczucie samotności, które nauczyłeś się gdzieś w ciągu życia wypełniać alkoholem czy używkami, mhm. i jesteś uzależniony nie od sportu i wyników, a od narkotyków. Nie? Schemat jest ten sam, ale patrząc z perspektywy, wiesz, społeczeństwa, nie? Tego, co jest akceptowalne, a co nie, co jest pożądane, a co nie, to mamy jednego człowieka sukcesu, a drugiego ćpuna. Ale jeden i drugi tak naprawdę ćpają, tylko inne rzeczy, są inne schematy. Nie? Okej. Okay. Dobra, to w takim razie widzimy, że jeżeli ktoś miał szczęście trochę w dzieciństwie, albo po prostu dobrych rodziców, którzy kumają, co chodzi, albo z automatu po prostu jakoś czuli, jak wychować tego dzieciaka, no to fajnie, ma szczęście i rzeczywiście on może być kimś, kto będzie miał troszkę łatwiej, żeby utrzymać tą dyscyplinę i będzie mu to zdecydowanie łatwiej przychodziło. Ja na przykład tak nie miałem. Nie? Mhm. Ja wiem, że u mnie w okresie, powiedzmy, tam 10 lat temu to było totalne bajlando. Mhm. I też były różne imprezy i generalnie do dyscypliny było mi naprawdę bardzo daleko. Nie? Znam to z autopsji. Przy czym mi się to udało wypracować, po prostu przepchałem tą ścianę. Nie? Mhm. Tak dzień po dniu, po prostu nawyk po nawyku, mimo że mi się nie chciało, to gdzieś to się udało mi zautomatyzować. Mhm. Także no ja to nazywam po prostu przepychaniem ściany. Mhm. Nie jest to prawdopodobnie najskuteczniejsza metoda. Ale jakaś jest. Trwało to długo, teraz już potrafię być człowiekiem, który w stanie zrobi, znalazłem w tym jakąś też radość, w tym, że jestem codziennie coraz lepszy. Mnie na przykład jara to, że jestem lepszy niż inni, mimo że nie porównuję się do nikogo konkretnego, to wiem, że na przykład okej, mam kiepski dzień, ktoś inny by w tym momencie zrezygnował, to mnie to jeszcze bardziej jara, żeby pójść i zrobić naprawdę zajebisty trening, nie? Bo w głowie jestem lepszy od kogokolwiek tam innego. Ale to na pewno nie jest takie najszczęśliwsze rozwiązanie, żeby po prostu przez lata przepychać tą ścianę. Na pewno jest jakieś wyjście, żeby nie toczyć tej wewnętrznej wojny. Wewnętrznej wojny. Dziękuję. Oczywiście, że rozwiązanie, bo wiesz, żeby to zrozumieć, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co jest podświadomość, nie? No i czy jesteśmy skazani na to, jak jesteśmy ustawieni. Też mówisz o tym, że to jest, wiesz, fart. Buddysta by ci powiedział, że to jest kwestia karmy na przykład, nie? Z poprzednich wcieleń, że się akurat tu odrodziłeś w takim, a nie innym domu. Nie idźmy tam, za mało czasu. I masz do odrobienia po prostu pewne rzeczy. Wszystko zależy, widzisz, od perspektywy, jaką sobie tak naprawdę filozofię wokół tego zbudujesz. Ja wierzę w to, że każdy powinien sobie zbudować swoją. Bo to, o czym ty mówisz, to też jest pewnego rodzaju filozofia, która sprawiała właśnie, że ci się chciało, bo miałeś jakiś sens, żeby to robić, nie? Ja właśnie dlatego wierzę, że najważniejsze nie jest mieć motywację i cele, tylko mieć właśnie umiejętność nadania sensu rzeczom i mieć filozofię. Okay. Bo to jest to, co cię w stanie przeciągnąć i pozwolić ci przepchnąć mur. No filozofia będzie z tobą zawsze, niezależnie od tego, czy jest dobre, czy jest źle. Mhm. Dokładnie, nie? Dobra. No ale to kontynuuj. I kontynuujemy teraz, bo czy jest lepsza metoda, czy może szybsza metoda? No przepychanie to jest po prostu warunkowanie na nowo. To jest tak samo jak psa na przykład chcesz nauczyć. Nie? Jeżeli bierzesz szczeniaka, to bardzo szybko go nauczysz siadać, ale jak weźmiesz rozwydrzonego psa po 8 latach nie robienia niczego, to trochę czasu zajmie nauczenie go, wiesz, dyscypliny za pomocą smaczków. Nie? A z psem jest łatwiej, bo dla niego smaczek to jest taki bodziec ostateczny, nie? Bo to jest jedzenie. Także warunkowanie zwierząt jest łatwiejsze niż człowieka jeszcze. I teraz wiesz, podświadomość, po co ona jest? To jest system, który jest zaprojektowany tak, żeby utrzymać cię przy życiu. Nie po to, żebyś był szczęśliwy, nie po to, żebyś miał kaskę albo żebyś był silny, tylko po to, żebyś przeżył. Mhm. Jak przeżyć? Powielać to, co się okazało być wystarczające w przeszłości.
Okay. Czyli to, co cię spotkało w dzieciństwie, w okresie nastoletnim, to, co też niosą twoi rodzice ogólnie, czyli wiesz, skoro oni przeżyli, dali ci życie i nadal są, to znaczy, że ich schematy są skuteczne, żeby przeżyć, nie? No. Więc powielajmy je. Mhm. I podświadomość to jest taka część naszego umysłu, która właśnie się zajmuje podejmowaniem decyzji. Czyli idziesz sobie przez życie, trafiasz na bodziec, no na przykład jestem na podcaście, więc muszę przeszukać bibliotekę moich wspomnień, moich wcześniejszych doświadczeń, żeby zdecydować, jak się zachować wobec tej sytuacji, żeby przeżyć. Czyli wracamy do tego automatu, o którym tak, mówiłeś. Tak, i to jest właśnie automatyczne. I moja podświadomość przeszukuje te wspomnienia i wyrzuca mi na przykład albo pewność siebie i to, że się fajnie bawię, albo wyrzuca mi na przykład tremę i spięcie, bo na przykład kiedyś zostałem oceniony i moja podświadomość teraz próbuje mnie obronić przed tym, żebym znowu nie poczuł bólu, czyli żebym nie był pośmiewiskiem na przykład na tle klasy, albo żebym się nie poczuł odrzucony tak kiedyś przez tatę, nie? I dlatego na przykład mogę się bać, nie? I to idzie sobie, cały ten proces, o którym powiedzieliśmy, on się nie dzieje świadomie właśnie po to, żebyś miał wolne obwody do tego, żeby ogarniać rzeczywistość, tylko podświadomość sobie dosłownie setki takich decyzji podejmuje w każdej sekundzie i efektem tych wszystkich decyzji jest to, co nazywasz swoją, wiesz, osobowością, tym, kim jesteś, tym, jak żyjesz, w co wierzysz i tak dalej. Są tylko uwarunkowania w przeszłości, nie? I tutaj właśnie się znajduje droga na skróty, bo jeżeli my byśmy byli w stanie odnaleźć przyczynę, dla której na przykład teraz jestem w tremie i zmienić zapis tej pamięci, czy zmienić rozumienie tego, do czego się odnosi moja podświadomość, to byłbym w stanie zmienić moją reakcję teraz. Dobra. Bo zobacz, że tutaj jest cały pies pogrzebany, że to się odwołuje do pamięci z dzieciństwa na przykład. Czyli jeżeli przeżyłem coś jako czterolatek, to widziałem inaczej rzeczywistość wokół mnie, niż widzę teraz jako dorosły facet, nie? I kiedy na przykład, nie wiem, dokuczali mi w szkole, bo nie wiem, nie miałem modnych ubrań, tak, bo miałem brzydkie, dziurawe buty, to w perspektywie czterolatka faktycznie mogłem się czuć, że jestem gorszy, że moja wartość jest mniejsza niż innych dzieciaków. Ale z dzisiejszej perspektywy, kiedy na to patrzę, to widzę, że to nie jestem ja, nie? To nie jest moja odpowiedzialność, to moi rodzice podjęli pewne decyzje w swoim życiu, że nie mieli pieniędzy na przykład, nie? I że tak to wyglądało, więc to nie świadczy o mojej wartości. No tak. Jako dorosły facet to rozumiem, jako dziecko nie, ale pamięć się zapisała i przez całe życie idziesz z podświadomym przekonaniem, że jesteś niedostatecznie dobry, że twoja wartość jest zaniżona i utrzymujesz się w tym modelu, cały czas szukając potwierdzeń i cały czas twój umysł próbuje zrobić to, żeby się z tego modelu nie wyrwać, nie zmieniać go, bo on już jest sprawdzony i bezpieczny, nawet jeżeli ci obiektywnie nie służy. Nie? Okay. Jest wystarczający, a to wystarczy. I właśnie to jest droga na skróty i na tym polega praca z podświadomością, a właściwie jej pierwszy etap, na odnalezieniu prawdziwej przyczyny, dla której się coś dzieje. I czy to jest trema przy podcaście, czy to jest tracenie pewności siebie pod sztangą, czy to jest wstyd w łóżku, czy to jest kurwa cokolwiek innego, nie? Co sobie nie wymyślisz. Każda taka reakcja ma przyczynę. Jeżeli dojdziesz do przyczyny i zobaczysz, o co tam chodzi, to zwykle jest takie wow, faktycznie to już nie ma sensu, nie? I jesteś w stanie jakby zaktualizować ten program, włożyć tam inną zawartość. Czyli rozumiem, że wystarczy na dobrą sprawę siąść, zastanowić się, co mnie doprowadziło do takiego stanu i to już będzie dobry początek, tak? Mniej lub bardziej tak. Okej, okay. To co może być problemem właśnie w tym, że mi się nie chce? Że wiem, że powinienem, wiem, że to dla mnie będzie dobre, wiem, że to się przyczyni do tego, żebym osiągnął, powiedzmy, sukces w sporcie, ale mimo to, kurwa, siedzę i oglądam tego Netflixa. Za każdym problemem są tylko jedna z trzech rzeczy, albo kombinacja. Lęk. Mama albo tata. To głębie, a na najgłębszym poziomie tak naprawdę pod wszystkim jest brak miłości. Okej. Okay. No, ale skategoryzować to możemy tak. Lęk, przekonanie lub schemat, nie? Czyli lecąc sobie po kolei. Za prokrastynacją, czy odkładaniem na później, nie robieniem rzeczy, może się kryć lęk. Albo przed oceną, przed porażką, przed sukcesem, przed zmianą, przed czymkolwiek. Przed sukcesem, zatrzymajmy się. Jak to? Lęk przed sukcesem. Może być lęk przed sukcesem, bo sukces może być skojarzony z różnymi negatywnymi rzeczami. Przykładowo, załóżmy, że mój tata był biznesmenem i osiągnął niesamowity sukces finansowy, ale w ogóle nie było go w domu. Okej. Okay. Nie? I non-stop za nim tęskniłem, a kiedy był w domu, to nie miał dla mnie w ogóle czasu i
nie wiem, czułem się odrzucony. Dobra. Więc to, co w mojej dziecięcej głowie się skojarzyło, to to, że pieniądze równa się nie ma taty. Mhm. Nie? Okay. A jeżeli ja dzisiaj jestem na przykład rodzinnym człowiekiem i wierzę w wartości rodziny i to jest dla mnie najważniejsze, to moja podświadomość nie będzie chciała zaryzykować zarobienia kasy, tak? Mhm. Żebym też się stał taki jak mój ojciec i na przykład mhm. wyrobił to samo dzieciom, co mój ojciec zrobił nieświadomie mi. Nie? Okay. W ten sposób. Więc twój umysł technicznie nie jest leniwy, tylko broni cię przed tym, żebyś nie osiągnął pewnego sukcesu, tak? Czyli odsuwa od ciebie zajęcia, które mogą cię doprowadzić właśnie do miejsca, gdzie masz mhm. na przykład kasę czy wynik sportowy. To nie ma znaczenia, nie? Chodzi mhm. tylko o schemat. Dobra, no to w takim razie się wydaje być albo robotą dla kogoś naprawdę świadomego, bo tutaj mhm. musisz być ze sobą szczery, musisz dopuścić możliwość, że jesteś 130-kilowym wielkim, mhm. nasterydowanym facetem i brakuje ci miłości, to wiesz, jest to coś, no rzeczywiście nie każdy będzie w stanie zrobić. Albo wiadomo, do rozpracowania czy u psychoterapeuty, czy u hipnoterapeuty, sam zresztą z tobą pracowałem, to wiem, że rzeczywiście jest to do wypracowania i efekty są dosyć ciekawe, nie? I praktycznie tak, tak, o, to mnie najbardziej zaskoczyło, że wstajesz i taki, wow, nie ma tego już, nie? Kurde, zawsze tu gdzieś z tyłu było, nie ma tego nagle. No ale na pewno są jakieś narzędzia, które pomogą tutaj nam zapracować nad tą dyscypliną, jeżeli niekoniecznie chcę iść i się z kimś czymś dzielić, albo po prostu najzwyczajniej na świecie nie mam nikogo pod ręką, który może mi w tym pomóc. No jeszcze przed co możesz zrobić to kurs u mnie? Odnośnik dawny. Możesz też zacząć od książki, w której to wszystko opisuję, ale na poważnie, wiesz, moim zdaniem podstawowy problem to jest to, że my siebie nie znamy. I nikt nas nie uczy tego, że to jest ważne. Nie? Czyli od dzieciaka uczysz się powielać formułki i być posłusznym, wykonywać polecenia. A nikt się nie uczy tego, co się dzieje tak naprawdę w twojej głowie. Co najwyżej ci się powie, że świat wyobraźni to nie jest rzeczywistość i że masz przestać bujać w obłokach. Nie? To tyle a propos świata wewnętrznego usłyszysz. A tak naprawdę twoja wyobraźnia to jest jedyna rzeczywistość, która obiektywnie istnieje, bo przez pryzmat właśnie tej rzeczywistości postrzegasz cały świat. Kiedy patrzysz na świat, to widzisz inny świat niż ja. Wiadomo, możemy się zgodzić do tego, ile centymetrów ma ten stół, albo z jakich atomów on jest zbudowany, ale znaczenie tego stołu dla ciebie jest inne niż dla mnie. Mhm. Dla ciebie to może być na przykład stół, przy którym miałeś, nie wiem, głębokie rozmowy ze swoją partnerką i tak dalej, i czym innym ma dla ciebie w ogóle funkcję sam stół, jadalnia i tak dalej, niż dla mnie. Dla mnie to jest ładny stół, który ma fajnie dobraną kolorystykę. Dziękuję. Wiesz, o co chodzi, nie? Także żyjemy w innych światach. Mhm. I to jest jedyna rzeczywistość, która jest naprawdę prawdziwa, bo jest twoja. Tak. Idąc nawet, zobacz dalej, jedyne miejsce, w którym istnieje Rafał Brzyd z podsztangi, to jest twoja głowa. Nie ma go nigdzie więcej. To, w jaki sposób ty na siebie patrzysz, jest tylko w twojej głowie. Ja patrząc na ciebie, widzę inną osobę. Tomek, który jest za kamerą, widzi inną osobę niż ja. Wiemy, że mówimy o tej samej osobie, ale mamy inne zdanie na twój temat. Nie? Inne wyobrażenia. Inaczej sobie wyobrażamy, jak to byłoby być tobą. Nie? Zresztą można popatrzeć chociażby, spytaj połowę społeczeństwa, czy PiS jest dobry i drugie połowę. Nie? No i tu już mamy bardzo dużą rozbieżność zdań. No tak. To jest dalej ta sama partia, nie? A jedni powiedzą, że jest zajebista, drudzy powiedzą, że jest chujowa. Bo patrzysz przez pryzmat swoich doświadczeń i stąd się biorą, wiesz, opinie, stąd się biorą nawyki, stąd się biorą, wiesz, wyniki w życiu. Jak już widzisz, jak działa umysł, to ciężko jest się porównywać do kogokolwiek, nie? Czy to w górę, czy w dół, bo widzisz, jak to działa i widzisz, że to nie jest do końca, wiesz, wina ludzi, to nie jest to, że oni są głupi, nie? Mają inne doświadczenia i gdybyś miał dokładnie ten sam zestaw doświadczeń, prawdopodobnie wcale lepiej byś sobie nie poradził z życiem. Nie? Tak być. I to jest taki, wiesz, bolesny fakt. Jak sobie zdajesz z tego sprawę, to najpierw ego bardzo krzyczy, ale jak już się podda, to zostawia ogromny spokój, bo przestajesz się raz, że przejmować ludźmi, dwa, że przestajesz mieć potrzebę oceniania się w jakąkolwiek stronę. Mhm. I to daje pełen luz do tego, żeby słuchać, wiesz, swojej intuicji, swojego serca i po prostu się realizować. Mhm. Ale wracając, nie, do dyscypliny. Do tematu, do dyscypliny. Co można zrobić? Najważniejsze jest to, żeby zacząć poznawać siebie.
Bo wszyscy szukają sexy narzędzi, czyli wiesz, jeżeli zrobisz sobie listę, albo jeżeli będziesz powtarzać jakąś tam afirmację, albo jeżeli ułożysz swój plan dnia w jakiś tam sposób, to że problem będzie rozwiązany. Nie będzie. Bo jedyne tak naprawdę, co rozwiązuje problemy, to jest zmiana poziomu świadomości, czyli zmiana sposobu patrzenia na rzeczywistość. Mhm. I tak naprawdę pracą z podświadomością też chcemy osiągnąć dokładnie to, żebyś zrozumiał, że trochę inaczej działa twój umysł, zobaczył jak i nauczył się go, wiesz, nim operować. Mhm. Więc to, co można zrobić na zaraz, to zacząć, nie chcę używać słowa medytować, bo to od razu zostanie, wiesz, wklapkowane. Ja myślę, że powoli już odczarowujemy to słowo medytowanie, bo tutaj ja parę razy mówiłem i coraz więcej naprawdę topowych zawodników mówi o tym, nawet nie o medytacji jako o, nie wiem, zagłębianiu się w siebie, ale po prostu o fajnym narzędziu, które potrafi ci się, pomoże ci się wyciszyć, zregenerować układ nerwowy. Mhm. I gdzieś już tu to wchodzi na takie bardziej normalne tematy. Wiesz, bo mi w tym wszystkim chodzi o to, że medytacja to nie musi być siedzenie z zamkniętymi oczami. W kwiecie lotosu, koniec. No, medytacją jest każdy akt jakby przeniesienia uwagi do środka. Mhm. Czyli mogę medytować teraz, rozmawiając z tobą. Ja po prostu jestem uważny na to, co się dzieje w moim umyśle. To ciekawe, dobra. Aha, w ten sposób. Nie? Tak. Że obserwujesz sam siebie, a nie rzeczy na zewnątrz. Dokładnie, no bo zobacz, jak często w ciągu dnia tracisz w ogóle świadomość tego, nie? Wiesz, jest to takie uczucie, że jestem świadomy tego, że jestem, nie? To ciężko jest to opisać słowami, ale... Czyli mamy tego wewnętrznego obserwatora, tak, nie? Tak, zdajesz sobie sprawę, że jest ten obserwator, nie? I za chwilą zniknie. Chyba że masz bardziej wytrenowany umysł, nie? Okej, okay, skupiasz się na świecie zewnętrznym. Tak, i zaczynasz przechodzić przez rzeczywistość jak przez sen, nie? Mhm. Tracisz to połączenie, tracisz to poczucie, że jestem i po prostu lecisz z automatami, nie? To jest na treningu tak się często dzieje, wiesz, nie myślisz o niczym, tylko robisz rzeczy. Tu podajesz sztangę, tu bierzesz wodę, tu wyciskasz, tu za chwilę kolano, coś. Nie myślisz, robisz, nie? Mhm. Tak samo w pracy, wiesz, piszesz plany treningowe, na 2 godziny możesz odpłynąć i nie byłeś świadomy ani przez chwilę, po prostu twój automat leciał. No i tu jest pies pogrzebany, nie? Że samo to zauważanie tego, że jestem i introspekcja pozwala ci na zobaczenie, co się dzieje w twoim procesie myślowym. Jak twój umysł nie jest do tego wytrenowany, to jedyne, co widzisz, to jest efekt działania całego procesu myślowego, czyli czujesz emocje. Tak, czujesz emocje, nie? Albo czujesz brak chęci, nie? Czujesz, że ci się nie chce, że czujesz opór i tak dalej. Ale to jest tylko wynik działania twojej maszyny. A jak się trenujesz w patrzeniu do środka, to zaczynasz zauważać, czym to naprawdę jest. Czyli możesz popatrzeć na taką emocję, która się pojawia i zadać sobie pytanie, dlaczego ona się pojawia, nie? Czyli dlaczego mi się nie chce? Tak, na przykład, nie? Z czego wynika to, że mi się nie chce? Może się czegoś boję, nie? Czego się tak naprawdę boję, nie? Jakie ja mam przekonanie na swój temat, na temat świata? Jaki ja schemat powielam? Skąd mi się wziął ten schemat? Jest, wiesz, 1000 pytań, które możesz zadać i po prostu poobserwować, co się pojawia. A dwa, że sama świadomość pozwala zauważyć pewną emocję, odczucie i zdecydować, jaka ma być akcja, nie? Czyli masz chwilę przerwy pomiędzy uczuciem a podjęciem działania. I możesz się na przykład złapać na tym dużo szybciej, że coś robisz, czego niekoniecznie byś chciał robić. I już nawet samo pamiętanie tego, że twój umysł to robi nie dlatego, bo jesteś leniwy, czy czegoś ci brakuje, czy że chce ci w czymś przeszkodzić, tylko wręcz przeciwnie. Robi to po to, żeby cię przed czymś chronić albo utrzymać się po prostu w strefie bezpieczeństwa, już zmienia tak naprawdę zasady gry. I na to wszystko nałożyłbym jedną ważną rzecz, bo podstawowym moim zdaniem błędem w emocjami jest to, że próbujemy z nimi walczyć. Czyli przykładowo, nie chce mi się, kurwa, musi mi się chcieć, nie? Musi mi się zachcieć, nie? Nie mogę się tak czuć, nie wypada, żebym się tak czuł, nie? To do nikogo nie dojdę, jak się tak będę czuł. Wchodzisz w walkę wewnętrzną, właśnie w tą wewnętrzną wojnę. Tylko wybacz, znamy już naturę tych myśli i wiemy, że te myśli są po to, żeby cię przed czymś chronić. Niekoniecznie przed czym należy chronić, ale intencja jest pozytywna pod tym wszystkim. I teraz, czyli wyje pewien alarm w twojej głowie, a ty to, co robisz, to zatykasz uszy, nie? I krzyczysz, nie chcę tego słyszeć. To, co robi ten gość w twojej głowie, który odpala ten alarm, no będzie wył głośniej, nie? Bo ty nie chcesz przyjąć pewnej informacji, którą ci system wysyła, żeby cię chronić. Dlatego walka jest bezcelowa, nie? To co w takim razie robisz? I w takim razie najlepsze, co możesz zrobić, to się w pełni poddać temu, co czujesz. Czyli zobacz. Bo mi się bardziej nie chcieć? No i to jest pułapka umysłu, nie? Bo wiesz, przetestuj sam na sobie, co się wydarzy. Że idź się nie chce,
to usiądź i pozwól sobie, żeby ci się nie chciało. Nie na zasadzie, że się poddaję i nic nie robię, ani na zasadzie, że zaczynam z tym walczyć, bo chcę to zmienić, tylko po prostu usiądź sobie w tym swoim nie chce mi się i na nie popatrz. Mhm. I obserwuję całe. Zobacz, co jest, wiesz, pod stołem, zobacz, wiesz, co jest ubrane. Tak, obserwujesz, nie? Mhm. Przestajesz z tym walczyć, pozwalasz sobie czuć, nie? Mhm. A możesz nawet porozmawiać sobie ze swoim nie chce mi się. Wiesz, możesz sobie wyobrazić w głowie, mhm. nie, taką postać, która reprezentuje swoje nie chce mi się i wejść w nią w dialog. Skąd się wziąłeś? Dobra, i do czego to może mnie doprowadzić? Po pierwsze doprowadzi to do tego, że paradoksalnie zauważysz, że twoje nie chce mi się będzie słabnąć. Mhm. Zaczniesz na przykład widzieć, czuć bezsensowność tego, że ci się nie chce. Mhm. Albo zobaczysz, z czego to tak naprawdę wynika, nie? Że to się dzieje i zauważysz, że to już nie jest ci potrzebne. Wiesz, w tym wszystkim jedno to jest mieć koncepcję w umyśle, czym rzeczy są i jak działają, a drugie to jest tego doświadczyć. I zobacz, że nawet jak pracowaliśmy na sesji, to dokładnie na tym się to opierało. Nie odkryliśmy niczego, czego byś nie był świadomy, tak? Nie. Na zasadzie nie nauczyłeś się jakby nowej koncepcji, tak? Mhm. Tylko doświadczyłeś, co to naprawdę znaczy. Mhm. Mhm. Tak. No i na tym polega właśnie cały ten rozwój, nie? Mhm. Rozwój osobisty, rozwój duchowy, czymkolwiek chcesz to nazwać. Mhm. Najpierw masz koncepcje ułożone, potem ich doświadczasz i jak doświadczasz, to okazują się być czymś innym niż wydawało ci się, że są. Okay. Bo wyższego poziomu świadomości nie da się sobie wyobrazić. Bo budujemy jego wyobrażenia tylko przez pryzmat doświadczeń, które już mamy. Mhm. Rozumiem. I tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, to samo, stresuję się przed podejściem, to nie próbuję tego zagłuszyć, tylko daję sobie chwilę przestrzeni, żeby wejść w ten stres, zanurzyć się w tym, że się stresuję i relax into it, nie? Po prostu jestem tym stresem i pozwalam mu przepłynąć przeze mnie. Zobaczysz, że jeżeli nie podejmujesz rękawic, jeżeli nie walczysz z emocją, to ona po prostu przepłynie, rozpłynie się w pustce. Każda emocja jest chwilowa, chyba że się jej trzymasz. Też, no, jesteś, też jesteś tutaj, wiesz, na chwilę, masz potem jakiś trening, coś, ale ja siadam i robię tak, no to nie pójdziesz mi na trening. No nie. Zaczniemy się szamotać w końcu, aż rozpierdolimy całe mieszkanie. Może nie? No właśnie, i się pojawiają kolejne programy na to, nie? Czyli przychodzi Marzena i tak dalej. Wiesz, to wszystko jest uniwersalne. Mhm. I to jest to samo, nie? Okay. Więc zamiast się trzymać emocji, zauważ ją, zobacz czym jest, pozwól, żeby przepłynęła, odrobina praktyki, zobaczysz, że tak to działa. Każdy umysł działa dokładnie w ten sam sposób. Pułapką jest na przykład to, że jeżeli ja będę próbować to zrobić, żeby usunąć tą emocję, to tak naprawdę robię nadal to samo. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. Czyli jeżeli skupiam się na emocji tylko po to, żeby jej nie było, bo nie powinno jej być, to ona wcale nie odejdzie. Mhm. Ale jeżeli faktycznie z ciekawością, otwartością i w pełnym poddaniu pozwalam sobie doświadczyć to, czego doświadczam, to to się rozpłynie. I to zwykle trwa dosłownie chwilę. No czasami przy mega intensywnych rzeczach będziesz potrzebować paru minut, nie? No to parę minut to dalej jest krócej niż syra na fisie. Dokładnie. Mhm. Więc po prostu zobacz, co to jest, nie? Mi dosyć mocno pomogło właśnie, jak dałeś mi takie zadanie domowe, żebym jak najczęściej zaglądał w siebie i dostrzegał właśnie sam swoją obecność. Mhm. Przekminialiśmy taki temat, kim ja jestem, co jest dosyć głębokim tematem na dobrą sprawę, jak tutaj się wiesz, co to jest świadomość własnego samego siebie. Mhm. I no dosyć często sobie, jak mi się coś nie chciało, to sobie zadawałem pytanie, komu się nie chce? Czy rzeczywiście mi, temu, który ma taki ciąg, żeby być najlepszym, żeby ten wynik sportowy był jak najlepszy, czy po prostu to się gdzieś pojawia z boku. No i kiedy się zdawałem sobie sprawę z tego, że no, to w sumie nie, mi się nie chce, tylko to się gdzieś rzeczywiście z boku pojawia, to wstawałem i robiłem. Mhm. A to niechcenie gdzieś tam było bardziej z boku. Mhm. Masz jakieś takie inne tipy, które mogą pomóc? Po prostu są takie dobre do praktykowania, po prostu, które mogą tutaj można wdrożyć w życie bez czytania całej książki? Wiesz co, umysł jest tak uwarunkowany, że nie wierzy w proste naprawdę rozwiązania. Mhm. A to jest naprawdę szalenie proste, to o czym rozmawiamy, jeżeli chodzi o zasadę. Tylko trzeba być dosyć otwartą osobą tutaj, nie? Żeby po prostu jednak powiedzieć... Działanie w inny sposób to jest zupełnie. Tylko pytanie, czy chcesz właśnie mieć rezultaty takie jak wszyscy, czy chcesz mieć rezultaty wyjątkowe? Jak chcesz mieć wyjątkowe, to nie możesz robić tego, co mówią wszyscy, że masz robić, bo gdyby to faktycznie miało cię do tego doprowadzić, to już byś tam był, nie? I inni ludzie też. I inni ludzie też by byli. I byłoby ich tam dużo. Bo to znowu rozpoznanie, wiesz, czym jest ego.
Każdy chce... No właśnie, to jest też dobre pytanie. Każdy chce taki skafander, który cię chroni przed rzeczywistością. Młotu bierze. Ale szybko. I głośno. No ego to jest... Yeah. Wszyscy wiedzą, że przejdę. Co zrobię tak, że wszystko to zrobię. Okej. Więc czym jest ego? Ego to jest taki skafander, rozumiesz, przed rzeczywistością, który ma cię chronić. Ego to jest pewnego rodzaju postać, którą masz wykreowaną na bazie swoich doświadczeń. Wiesz, uosobienie twoich lęków, przekonań, schematów, które nazywasz po prostu sobą. No, to jest po prostu jakby, wiesz, program umysłu, który jest zaprojektowany po to, żebyś był w stanie wchodzić w interakcję z tą rzeczywistością. To jest tak samo, jak idziesz spać i coś ci się śni, to tam też jest ego senne, tylko trochę inne. Okay. Które też przyjmujesz bez podważania, nie? Jesteś w jakimś śnie i coś czujesz, coś musisz zrobić, jest jakiś układ świata. Nie ma problemu. Tak, nie ma problemu, nie? To jest ego senne, nie? Normalne. No jest też twoje wyobrażenie, bo to ego, które jest w stanie tej waking reality, nie? Na jawie, o, tak to się mówi, ma taką samą naturę, jak to ego we śnie. Mhm, dobra. Nie? I ego to jest konstrukt, który w trybie domyślnym będzie bronił samego siebie, czyli tej swojej konstrukcji, bo konstrukcja nie wzięła się znikąd, tylko wzięła się z wcześniejszych doświadczeń i co więcej, ten zestaw programów, który się na nią składa, jest wystarczający do przeżycia. Dlatego ego zawsze broni siebie, czyli broni swojego programu, nie chce zmienić tego programu, szuka potwierdzenia dla swojego programu, dlatego wszyscy myślą, że mają rację i wszyscy myślą, że są bez skazy. Najlepsi, tak. I co więcej, projektuje swoje przywary na kogoś. Czyli z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli coś cię wkurza w innej osobie, to prawdopodobnie to jest coś, co jest w tobie. A, i dlatego cię denerwuje. Niekoniecznie musi to być, wiesz, dokładnie jeden do jeden, ale może ci na przykład wkurwiać osoby uzależnione, a sam jesteś, wiesz, uzależniony od opinii innych, nie? Okej. Okay. Wiesz, o co chodzi, ale tego nie zauważasz. Czyli wychodzi na to, że żeby pracować nad dyscypliną, na początku najlepiej byłoby poznać siebie. Mhm. Okay. Dla mnie dyscyplina to jest konsekwencja. No bo zobacz, czemu miałbyś być niezdyscyplinowany w dążeniu do swoich marzeń? Przecież to jest nielogiczne. Jest nielogiczne. Stary, to jest dla mnie tak egzotyczny pomysł i zawsze był. Ja nie mogłem tego zrozumieć. No ale jednak patrzysz na ludzi z zewnątrz i widzisz to, nie? Tak. No więc musi być coś głębiej, nie? Mhm. No bo stary, nie potrzebujesz się szkolić w dyscyplinie, żeby grać w grę na przykład. No nie. Nie potrzebujesz dyscypliny, żeby siedzieć i 10 odcinków na Netflixie zrobić. Mhm. Przecież to jest dokładnie dyscyplina. Jaki konsekwentny w tym potrafisz. No jesteś konsekwentny, możesz to robić codziennie, ale wiesz, dlatego, że jest przyjemne, stary, osiąganie sukcesu też jest przyjemne. O, jest. No właśnie, no to what's the difference, nie? Mhm. Coś musi być chyba głębiej. Mhm. No każdy potrafi być zdyscyplinowany, to nie jest coś, co musisz wyrabiać. No tak. Jest raczej coś, co cię powstrzymuje przed tym, żeby być zdyscyplinowany w pewnym kontekście. Mhm. Oczywiście możemy powiedzieć, że wiesz, że to dlatego, bo tu jest na przykład wysiłek, bo się ciało męczy i tak dalej. No mówię się, że jesteś w tym sporcie, to lubisz ten trening, lubisz ten wysiłek. No tak, no przecież sprawia ci to przyjemność, nie? To wiesz, to jest znowu szalona w ogóle koncepcja, bo zobacz, uwielbiasz ten stan po treningu, kochasz to po prostu, uwielbiasz to, jak to ciało jest, wiesz, zajechane, ale wiesz, że zrobiłeś kolejny rekord i wybierz dobrą robotę, to jest tak budujące, nie? Tak. To jest wysiłek. Tak, aż się podrałem, tak. Kończmy no właśnie. Trening, zaraz. Nie? No to weźmy sobie teraz osobę uzależnioną, która jest zdyscyplinowana do tego, żeby brać. Przecież ona na przykład też musi zrobić wysiłek i pojechać na przykład na drugie miasto do dealera. No tak. Tak? Na przykład na wjeździe, na totalnym wycieńczeniu, a jednak to robi. No, też podejmuje wysiłek i nie ma tutaj problemu, nie? Dosyć odważne porównanie, ale tak, masz rację. Jest w tym trochę racji. Możesz powiedzieć nawet tutaj, że motywacja wchodzi w grę, nie? I że musisz po prostu. No ale tu wracamy do programów, nie? Podświadomych, no bo musisz, bo coś cię uwarunkowało. I tak samo jak przeszkadzać ci w tym, co robisz, mogą różnego rodzaju lęki, schematy, przekonania. Więc jeżeli odgruzujesz drogę, jeżeli zrozumiesz, co twój umysł tak naprawdę próbuje zrobić, czemu cię powstrzymuje przed tym działaniem, czego się boi, w co nie wierzy i tak dalej, jakie ma punkty odniesienia i to odgruzujesz, to dyscyplina stanie się tak naprawdę konsekwencją. Robisz to, co chcesz robić i
Masz luz na bani, po prostu to robisz. Okay. Bez całego tego reżimu i bata na głowie, a co więcej zauważysz, że czasami po prostu nie robisz rzeczy, bo twój organizm potrzebuje odpoczynku. To też jest ważna kwestia, nie? No. Jesteśmy maszynami jednak. Tak, a ciężko jest wypoczywać, jak jesteś sfrustrowany tym, że ciągle nie robisz wystarczająco dużo i się robi błędne koło i tak naprawdę nigdy ani nie wypoczywasz, ani jesteś w 100% produktywny i tak dalej, i tak dalej. I próbujesz to przepchnąć, jeszcze dociskając siebie. Łatwo się zapędzić w kozi róg. I to zapędzenie wynika tylko i wyłącznie z tego, że nie do końca rozumiemy, że nie do końca rozumiemy naturę umysłu. Okay. Że nie posiadamy tych umiejętności pracy z najważniejszym narzędziem z tych wszystkich, które możemy posiąść, nie? Bo to za pomocą umysłu. Bardzo dobre podsumowanie wszystko. Dyscypliny w takim razie. Idźmy dalej. Mamy tutaj pewność siebie. Coś, co jest absolutnie no, niezbędne, jeżeli chcesz rzeczywiście podnosić wielkie ciężary. No, ktokolwiek podchodził do czegoś, do jakiegoś ciężaru, który może go dosłownie zabić, umówmy się, jak masz 300 na plecy, to jedyne co myślisz, że ten ciężar chce cię sprasować w ziemię, a ty jednak musisz podejść do tego ciężaru i być absolutnie pewnym, nie mieć najmniejszych wątpliwości, że to podniesiesz. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe i tutaj znowu możemy to na pewno przepchnąć, to uczucie czy tą pewność siebie w taki sposób, że będziesz budował się jakimiś sukcesami. I mam takich zawodników, którzy po prostu są pewni, bo przeszli taką drogę, że odnosili sukces za sukcesem niewielkie, ale to ich po prostu budowało. U mnie tak na przykład nie było. U mnie no, moja droga to wiesz, bez trenera, generalnie raz było trochę lepiej, raz trochę gorzej, później znowu trochę gorzej, później kontuzja. I zbudować tą pewność siebie no jest ciężko w takim momencie, kiedy masz wspomnienia, masz doświadczenia, które ci pokazują, że no, ten ciężar wcale nie podniesiesz go na 100%, nie? Od czego to zacząć w tym momencie? Jak ja pracuję, to już wiesz, dla mnie tutaj jest zawsze... Albo książkę. Zawsze, znaczy inaczej, zawsze procedura jest ta sama. Skoro się denerwujesz, to masz powód. Przecież umysł skądś musi wiedzieć, żeby się... skądś musi brać informację, żeby wiedzieć, że ma się denerwować albo ma się czuć niepewnie. To się nie bierze w powietrze. Tak. Coś musiało nadać znaczenie temu, co się dzieje. Nie? Tak samo jak wiesz, musiałeś kiedyś poczuć ciepło ognia, żeby wiedzieć, że tam się sparzysz. Większość ludzi musiała się oparzyć, nie? Żeby się tego nauczyć. I to samo jest tutaj. Nie wiem, jesteś okej, żeby się podzielić tym, co wyszło mniej więcej u nas na sesji? Nie, najbardziej. No to słuchaj, no to popracujmy wiesz, na konkretach. Też miałeś ten problem, u ciebie się to objawiało tym, że po prostu nadmiernie analizowałeś, tak? Że cały czas był ta sieczka w głowie, się nie skupiałeś, miało nie robiłeś roboty. Miało być idealnie. Za każdym razem miało być idealnie i to mi przeszkadzało wejść w taki odpowiedni stan. No właśnie, no i co się za tym kryło? Się kryła jakaś głupota, że w dzieciństwie nie byłem odpowiednio doceniony, że tak powiem, przez rodziców. Przyniosłem chyba czwórkę ze szkoły. Ja się strasznie popłakałem, to zostało zlane. No i generalnie miałem takie uczucie, że nie jestem wystarczająco dobry, że musi być lepiej. No właśnie, i się zrobił schemat, że jak zrobię wszystko idealnie, to wtedy dostanę docenionym, nie? Tak. No a dopóki to się nie wydarzy, no to nie może być pewnym siebie. To było dość ciekawe uczucie, bo rzeczywiście zacząłem wtedy dźwigać na zupełnie innych emocjach, totalnie. Wcześniej dla mnie to była albo walka i analizowanie non-stop, a teraz to po prostu weszło w taki tryb, okej, idę robić zajebiste rzeczy. I się tym cieszę i się tym bawię. No właśnie, nie? Chyba, że to z perspektywy dziecka, jeżeli nie dostajesz uznania, to musi się pojawić ta myśl, że gdybym był dostatecznie dobry, to bym uznanie dostał, tak? I mam też podkładkę, dostałem czwórkę, a nie piątkę. Wiesz, tego cię nauczyła z kolei szkoła i pośrednio rodzice, nie? Że to świadczy o twojej wartości. Ale ta głupota, nie? No masz mieszankę wybuchową. Patrzysz teraz z perspektywy dorosłego człowieka, myślisz, No i dochodzimy do sedna. Nie? Jak masz 3 dychy na karku, to jest głupota. Jak masz 4 czy 5 lat, to jest koniec świata. Tak. Nie? No i właśnie z tamtej perspektywy się zapisuje problem. No nie są głupoty. Nie trzeba doświadczyć mega traumy, nie? Nie trzeba być bitym kablem czy gwałconym w dzieciństwie, żeby mieć problemy. To z tamtej perspektywy dziecka nawet takie błahostki to jest coś, co cię może skrzywić na całe życie, bo tamto dziecko nie ma innego punktu odniesienia, tak? Jeżeli wcześniej byłeś lany kablem i się pojawia sytuacja z czwórką, to pewnie to cię nie ukształtuje, ukształtował cię ten kabel. Ale jeżeli w swoim życiu nie masz takich doświadczeń, to taka czwórka może być największą traumą z perspektywy takiego dziecka i zadziała z taką samą mocą, bo masz inne punkty odniesienia, masz inną skalę, nie? Przecież umysł zna tylko to, co poznał wcześniej. Tak.
Nie? Tak, okay. I teraz widzisz, pojawia się właśnie sytuacja, która zmniejsza twoją pewność siebie i daje ci pewien warunek, że jak będziesz już perfekcyjny, to wtedy zasłużysz na uznanie i wtedy będziesz mógł być pewny siebie. Tylko, że to jest pętla, która nie ma końca. Bo co to znaczy być perfekcyjnym? Zrobisz 300 kilo, to nie jest perfekcyjnie. Będziesz potrzebował zrobić 400. Zrobisz 400, stary, są silniejsi. Nie? Kurwa, zrobisz 500, nadal są silniejsi. A jak już będziesz najsilniejszy, to znowu sobie coś wymyślisz. To jest pętla bez końca. Nie? Bo to jest właśnie jedna z takich najważniejszych zasad w tym wszystkim, że nie da się braków wewnętrznych wypełnić niczym, co jest na zewnątrz. I to jest właśnie historia o sportowcach, którzy osiągając nawet najwyższe laury, jak im się skończyła ścieżka rozwoju kariery, popadają w depresję. Tak. To jest historia o takich baśniowych, to wiesz... To są pojedyncze przypadki. Tak. To jest historia też o baśniowych, wiesz, bogaczach, sknerusach, którzy całe życie poświęcili na gonienie za pieniędzmi i nigdy nie było wystarczająco dużo. Mhm. I tak dalej, bo nigdy się tym nie nasycisz. Możesz to zrobić tylko robotą wewnątrz, nie? Tak samo jak ty to zrobiłeś na sesji, tak samo jak setki, tysiące osób innych na świecie to robią, uświadamiając sobie, co tu się naprawdę dzieje i samemu dając sobie to, czego zabrakło. Okej. Okay. Czyli ponownie wracamy do tego, porozmawiaj z sobą i zastanów się, skąd się to wszystko bierze, skąd się bierze ta niepewność po prostu. No właśnie, no bo zobacz, czy w perspektywy, wiesz, dorosłego faceta miałeś powód do tego, żeby być niepewnym siebie? Czy żeby po prostu nadmiernie analizować? Miałem i myślę, że to też jest dobry przypadek do przeanalizowania. Jak zaczynałem już zabawę w strubojem, poszedłem na sekcję i tam pierwsze co to było... No ja wtedy jak zaczynałem, to zresztą ty też, strubój sprzętowy. Nie? Yeah. Także to była zupełnie inna bajka, bo to od razu na dzień dobry wbijałeś się w kaftan, wbijałeś się w bandaże. Generalnie nie umiałeś do końca zrobić poprawnie technicznie zwykłego przysiadu. I wbijałeś się w sprzęt, który to jeszcze dużo bardziej utrudniał i na dobrą samo zejście w dół, zrobienie głębokości, to już było dosyć karkołomne zadanie, nie? I tam pierwsze co słyszałem, stary, uważaj, tutaj już przypadkiem kolano było ok, bo jak ci pierdolnie to kolano, to masz masakrę, nie? Wiążemy ci to kolano, ale uważaj tylko, żeby to kolano było dobrze ściśnięta czwórka, bo coś się stanie, to kolano ci od razu pierdolnie, nie? I oczywiście złapałem jakąś taką mniejszą kontuzję tego kolana i to cały czas się za mną ciągnęło, bardzo długo, mimo że starałem się z tym jakoś właśnie walczyć, starałem się o tym nie myśleć, to cały czas miałem to poczucie, że na dużym ciężarze coś może się stać z moim kolanem, zwłaszcza jeżeli siadałem w taśmach. I to gdzieś takie przeświadczenie, że jest potencjalna kontuzja, no towarzyszyło mi naprawdę dosyć długo. Mimo że no starałem się, byłem już świadomym człowiekiem, byłem już dorosłym człowiekiem, sam innych uczyłem, już byłem trenerem, nie? A dalej w mojej głowie gdzieś to było. No i co w tym momencie? Moim zdaniem jest to poparte też, wiesz, pracą z wieloma osobami. Problem się zaczął wcześniej, nie? Ta sytuacja na tym jednym z pierwszych treningów była drugorzędnym czynnikiem wywołującym dany program. Bo zobacz, przenieśmy to na prostszy przykład, który jest bardziej zrozumiały dla wszystkich. Mogłeś dostać na przykład w wieku nastoletnim w nos, nie? Pół. Okay. I jedna osoba pod wpływem tego zaczęła się bać wychodzić na miasto, a druga została mistrzem województwa czy Polski w boksie. Różne reakcje na to samo wydarzenie. No tak. Więc coś sprawiło, że akurat lękowo podchodziłeś do tego wszystkiego. Byli przecież na pewno zawodnicy, którzy albo mieli w to wyjebane, albo potrafili się zmotywować na bazie tego lęku, albo zrobić z tym cokolwiek innego. A u ciebie siadło na lęk, nie? Tak. Dlaczego siadło na lęk? Musiała być jakaś przyczyna w przeszłości, że twój umysł, kiedy trafił na tą sytuację, skojarzył z czymś dawniejszym i zdecydował, że najlepsze, co może zrobić, to się bać tego i unikać. Okej, czyli myślisz, że powiedzmy, będąc dorosłym człowiekiem, ciężko już nabyć się jakiejś, powiedzmy, takiej traumy, która będzie ci to towarzyszyć dalej? Ciężko. To już jest raczej ten automat, tak? Rozumiem? Tak. To jest odpowiedź na to, co się stało kiedyś tam dawniej, w dzieciństwie, powiedzmy. Na blisko 1000 indywidualnych sesji podejrzewam, znaczy tak na oko licząc, jakieś kilkanaście takich sytuacji miałem, że faktycznie coś zaprogramowało w wieku dorosłym. I rozumiem, że to musi być jakieś grube doświadczenie. Okej, okay, czyli powiedzmy, nie wiem, jakaś trauma z dziewczyną, dragi, coś tego typu? Tak, chociaż zwykle mówię, reakcja na te traumy została zapisana wcześniej. Okay. I tam jest tak naprawdę taka, wiesz, prawdziwa przyczyna. Okej. Okay.
Dobrze, czyli wracamy do szukania. No bo to nigdy nie chodzi o sytuację, nie? Chodzi o to, jakie znaczenie nadajesz tej sytuacji. To, tu jest pies pogrzebany. Tak jak mówię, wiesz, no, masz jedną sytuację, a dwójka ludzi zupełnie inaczej reaguje, nie? Jeden, kurde, chce się schować pod stołem, drugi, dawaj mi więcej, nie? Zajebiście, w końcu coś się dzieje, nie? Tak, jest. No właśnie. I obserwuję to wśród swoich zawodników. Tak, rzeczywiście reakcja na podobny bodziec są tak zgoła inne. Jeden się wycofuje, a u innego się zapala taka furia w oczach, że mówię, o, Karolek się odpalił, mówię, to jak rolu 21 lat, mówię, nie podchodzić, bo się stanie coś złego teraz. No i to jest właśnie clue, nie? To umysł nadaje... To umysł nadaje znaczenie sytuacji. To, co się dzieje obiektywnie, nie ma najmniejszego znaczenia. Dobra. Patrzysz przez pryzmat wcześniejszych doświadczeń, wcześniejszego warunkowania na sytuację. Okay. I to też pokazuje ten podstawowy błąd, że próbujemy się jakby, wiesz, w trybie domyślnym kopać w sytuacją, zamiast zrozumieć naturę tego, co się dzieje. Bo jak zaczynasz już nawet dostrzegać naturę tego, znowu fajnie mieć koncepcję, że umysł nadaje znaczenie, a drugie to jest tego doświadczyć. Dobra. I jak już doświadczasz tego, zaczynasz to widzieć, że to tylko jest, wiesz, iluzja mojego umysłu, nie? Projekcja mojego umysłu, to co widzę dookoła siebie, to zaczynasz sobie zdawać też sprawę z tego, że możesz dowolnie tą iluzję zmieniać. Czyli przestajesz stopniowo w miarę tego treningu potrzebować tej całej procedury, tylko zaczynasz to wszystko upraszczać i samą siłą woli możesz nadawać inne znaczenie. Rozumiem. Dobra, a co w momencie, jeżeli nie potrafię dokopać się do przyczyny? Czy tutaj masz na to jakieś sztuczki, czy to już Paweł Wielkim zaprasza na sesję i w tym momencie tak to trzeba rozpracować? No, już o tej najważniejszej sztuczce gadaliśmy, nie? Przestań z tym walczyć. Ale wszystko jest takie oczywiste, nie? Mimo że rzeczywiście sam z sobą rozmawiasz i nagle się pojawia pierwsza odpowiedź, która się wydaje jest teoretycznie bez sensu, ale tak jak ty zresztą sam mnie nauczyłeś, drążysz to, ale dlaczego, ale dlaczego, ale skąd to się wzięło? I pierwsza myśl, no. I nagle, wiesz, dochodzisz po nitce do kłębka i takie, o fuck, rzeczywiście, nie? Ale nie zawsze ci się to uda. No bo to jest trening, wiesz, no to też nie ma chyba takich, jesteś już wieloletnim trenerem, nie? Ponad 10 lat będzie, nie? Jak pracujesz z zawodnikami. No, i mam rację? Krócej. Ja jestem trenerem dosyć krótko, ja trenuję ludzi... Ale zawodnikiem. To 18 lat. 18 lat, no właśnie, to zobacz. Poznałeś już chyba wszystko, co jest w trójboju dostępne, nie? Z dwa albo trzy razy, no. Z parę kółek już nawet zatoczyłem. Mniej lub bardziej, ale jesteś świadomy wszystkiego, co można wymyśleć. Czy jest jakaś metoda, która pozwoli stworzyć zawodnika, amatora, prosa w ciągu roku? Nie ma. Potrzeba przejść przez parę lat treningu, żeby dojrzeć. Jeżeli masz to wejbiste prowadzenie i wiedzę, to oszczędzisz sobie dużo kontuzji, stagnacji, zrobisz to dużo szybciej, ale i tak potrzebujesz nabrać tej dojrzałości. Nie? Ten pewien tonaż musi po prostu przejść przez twoje ciało, on ci nadaje takiej po prostu dorosłości jako sportowcowi. Nie? Tak samo jak sprinter czy biegacz musi swoje kilometry mieć w dupie, tak samo trójboista swoje kilogramy przedźwigane. I nie da się tego w żaden sposób ominąć i to samo jest z umysłem. Umysł to też jest po prostu trening, wiesz, nazwij to sobie treningiem mentalnym, cały ten proces poznawania siebie. Teraz brzmi to lepiej. Tak, nie nazywaj tego terapią, nie nazywaj tego naprawianiem, bo tak naprawdę tu nie ma nic do naprawiania. Wszystko działa poprawnie. Nie? Wspomnienia są zjebane. Tak, na które nie miałeś wpływu i to nie ty je sobie tam umieściłeś w głowie, bo ci się nudziło. Nie? Więc słuchaj, wszystko jest z tobą okej, nie ma nic do naprawiania. Potraktuj to jako trening. Właśnie elementem treningu będzie poznawanie siebie, zapytywanie siebie, medytowanie, utrzymywanie świadomości tak często jak się da, umiejętność pracy w transie, czyli podróżowania właśnie za swoimi wspomnieniami, ale też odkrywanie różnych programów, których nie wiedziałeś, że masz, a są pozytywne na przykład. Nie? To jest druga strona medalu. Okej, tego nigdy nie robiłem w sumie. No, tak jak pracowaliśmy na przykład, wiesz, z twoim awatarem do treningu, nie? Wiesz, wykształciliśmy to, jakby wiesz, w samej pracy wygląda tak, jakbyśmy wykształcali coś, ale przecież to było w twojej głowie, czyli to jest coś, co już sobie miałeś, tylko się nie odpalało, bo nie było odpowiedniego bodźca, który by z ciebie wyciągnął te cechy. No. W sumie tak, mamy przerobione już dwie rzeczy, dyscyplinę i pewność siebie. Ja myślę, że co, resztę dokończymy u ciebie na kanale w takim razie? Możemy. Okej, okay. W takim razie będziemy jeszcze omawiać i dociekliwość, i pewność siebie, i jeszcze będziemy omawiać emocje oraz stan flow, jak w niego wejść. Wow. Grubo. U mnie kończymy. Na następną część zapraszamy
No. Bo Tomek marudzi, tak? Że godzina już. Macha strasznie, przeszkadza mi. Ale on zawsze tak na nagraniach stoi nago, bez majtek? Tak, czasami tak. Znaczy zazwyczaj. Dobra, no to moi drodzy, dziękuję za możliwość bycia tutaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na drugą część do mnie na kanał, czyli Inner War Saga, gdzie będziemy kontynuowali nasze tematy. Zrobisz taki dramatyczny najazd na mnie jeszcze? Taki... O, właśnie. Dobra wróżba. Linki są oczywiście w opisie. I lecimy dalej. Krzywdy nie będzie. Krzywdy nie będzie.